Szanowni internauci, chciałem powiedzieć o kilku nowych zjawiskach i zachowaniach w Stanach Zjednoczonych po zaprzysiężeniu Baracka Obamy na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Widać, że ten ogromny entuzjazm się utrzymuje. I pamiętam, gdy na czele delegacji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy obserwowałem w Nowym Jorku moment zwycięstwa i tysiące ludzi wiwatowało na Times Square, to dzisiaj nadal jest to samo. Nawet indonezyjski sobowtór Baracka Obamy dostaje takie ogromne oferty reklamowe, może dlatego, że Barack Obama, jak wielu z nas pamięta, jako młode dziecko był przez jakiś czas właśnie w Indonezji, największym państwie muzułmańskim, 250-milionowym. Natomiast to, co obserwujemy, to jest z jednej strony widoczne zjawisko, że Obama będzie chyba poświęcał gro czasu, i takie jest oczekiwanie wyborców, sprawom wewnętrznym, czyli ten pakt stymulacyjny dla gospodarki, ponad 800 miliardów dolarów na razie, a w późniejszej transzy ponad 300, on będzie kontynuowany, będzie na pewno kontynuował politykę utrzymania trzech wielkich koncernów samochodowych i on będzie, znaczy on jako Obama, oceniany głównie przez osiągnięcia lub brak osiągnięć wewnętrznych. Natomiast dał ekipie szalenie doświadczonej, zwłaszcza w Departamencie Stanu i w Pentagonie, opcje pod kierownictwem pani Hillary Clinton, koncentrowanie się na sprawach zagranicznych. I to, że mianowano dwóch specjalnych wysłanników, bardzo doświadczonych, George'a Mitchella, byłego senatora, który doprowadził do pokoju w Irlandii Północnej, specjalnym wysłannikiem i drugiego na Bliskim Wschodzie, drugiego Holbrooka do rozwiązania problemów afgańsko-pakistańskich, to jest dowód tego, że Amerykanie nie będą zapominali o głównych punktach konfliktu. No przecież sam Obama zadzwonił, to był bardzo znamienny i dobrze dobrany pierwszy telefon do głowy państwa jakikolwiek, to telefon do prezydenta Abbasa Abu Mazena, autonomii palestyńskiej. On później dzwonił i do premiera Izraela, do innych przywódców. Więc polityka zagraniczna, w pierwszą wizytę uda się do Kanady, jednego z dwóch sąsiadów. Zobaczymy, przemówienie było bardzo interesujące, ale ogólnikowe. Jeżeli chodzi o relacje z Polską, no to Polacy się czują, moim zdaniem słusznie, zawiedzeni, że prezydent Bush, odchodząc, potrafił zadzwonić do prezydenta Gruzji czy do prezydenta Grecji, a nie zadzwonił do przedstawicieli władz polskich. Bo przecież są tak naprawdę dwa państwa proamerykańskie na świecie. USA i Polska. Niekiedy złośliwi mówią, że Polska bardziej. Więc będziemy ze spokojem oczekiwali na dalsze kroki, ale te nadzieje ogromne związane z Obamą się utrzymują i oby się one ziściły.